Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze prezentuje kolejną odsłonę warsztatów. Tym razem nasi uczestnicy tworzyli magiczne cukierki, które uzdrowią każdą przeziębioną osobę. Mistrzami magii byli Magdalena i Sylwester Świderscy z gospodarstwa Malinówka, którzy wprowadzili nas w magiczny świat przypraw kuchennych. Cukierek albo chrypka, bo taką nazwę nosiły warsztaty rodem jak z filmu Grozy. Wprowadzały one uczestników w jesienną aurę wzmacniania odporności. Każdy otrzymał garnuszek, szpatułkę, łyżkę, kilka tajnych składników, kilka zaklęć i tak właśnie powstały nasze cukierki. Wiedzę potrzebną do odpowiedniego przygotowania wywaru z cukru trzcinowego, miodu, propolisu, imbiru i cynamonu przekazała nam pani Magda. Smak naszych cukierków uzupełniły sok z cytryny i olejek miętowy. Gospodarstwo Malinówka to niewielkie rodzinne gospodarstwo naturalne, w którym państwo Świderscy zajmują się przede wszystkim pszczelarstwem. Ale to nie wszystko. Malinówka zajmuje się również działalnością edukacyjną w zakresie pszczelarstwa. Ponadto prowadzi małą, leśną piekarenkę, której czarują się prawdziwe chleby żytnie. Z tego, co daje natura, produkowane są również przetwory, a gospodarze uczą o dzikich roślinach jadalnych. Gospodarstwo Malinówka jest członkiem ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych, a jej wyroby wpisane są na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rok temu właściciele zwyciężyli w plebiscycie na ulubionego producenta lubuskiego. Co otrzymali uczestnicy październikowych warsztatów? Wiedzę, magiczne cukierki i klejące palce. Ale to nie wszystko. Tak jak na każdych warsztatach, uczestnicy otrzymali również pieczątki, które również mają magiczną moc. Jaką? O tym przekonacie się już niedługo. Jedno jest pewne. Nasze warsztaty warto odwiedzić. Śledźcie naszą stronę oraz Facebooka i wysyłajcie zgłoszenia. Pamiętajcie, ilość miejsc ograniczona. Do zobaczenia.